zauważyłem, że są takie osoby, które przychodzą nieraz i proszą o jakąś rozmowę duchową i chcą dyskutować o Panu Bogu, o Kościele. I właściwie są to dyskusje, które się nie kończą. Można by z tymi osobami spotykać się setki razy, można by spędzić godziny na dyskusji, ale to nic nie wnosi w życie tych osób. Oni chcą dyskutować, natomiast nie chcą przyjąć prawdy o Panu Jezusie, nie chcą przyjąć prawdy o Kościele. Jakby nic się nie zmienia w ich życiu wiary. Czasami nadal pozostają na etapie jakiegoś sceptycyzmu czy zupełnego zamknięcia wobec Ewangelii. Dzisiaj w czytaniu mamy takie dwie postawy. Przychodzą apostołowie i rozmawiają z kobietami, ale obok siedzi bardzo subtelnie jedna kobieta, Lidia, która się przysłuchuje i Bóg jej serce otwiera i to ona przyjmuje wiarę, ona zostaje ochrzczona, ona przyjmuje Pana Jezusa. Można dyskutować godzinami o Panu Bogu, a można się przysłuchiwać. I kiedy się przysłuchuje, kiedy się wsłuchuje w to, co Pan Bóg ma mi do powiedzenia, na przykład przez drugiego człowieka, jest szansa, że w moim sercu zrodzi się wiara. Jest szansa, że we mnie wiara urośnie. Jeśli będę tylko dyskutantem, będę człowiekiem, który bawi się w szermierkę argumentową, chce tylko dyskutować o Panu Bogu, o Kościele, o Piśmie Świętym, to nie rozwinę się w mojej wierze, nie pójdę ani jeden krok do przodu, pozostanę w miejscu, bo wiara rodzi się ze słuchania, a nie z dyskutowania.